Medyczny zespół ratunkowy PCPM skupia swój wysiłek głównie na oddziale intensywnej terapii w centrum Millennium Hall, gdyż tam leżą osoby najbardziej chore, tam jest najbardziej potrzebna wykwalifikowana pomoc medyczna, której w Etiopii nie ma dużej. W tym kraju są ogromne braki lekarzy, specjalistów od intensywnej terapii oraz wiedzy, w jaki sposób funkcjonują oddziały intensywnej terapii. PCPM skupia swoje wysiłki przede wszystkim na poprawie sedacji, czyli znieczulenia pacjentów, na poprawie sposobów ich wentylacji, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami, czyli trzech kluczowych elementów, które decydują o tym, czy pacjent, który już ma niestety zaawansowane stadium choroby COVID-19, czy tą chorobę pokona, czy nie. Podczas tej misji borykamy się z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak doskonale jest zorganizowane centrum w Millennium Hall i w jaki sposób ono zostało dostosowane na potrzeby leczenia osób chorych na COVID-19. Z drugiej strony w Etiopii przede wszystkim tutejsi lekarze nie mają dużego doświadczenia, albo niektórzy z nich nie mają w ogóle doświadczenia w zakresie pracy na oddziałach intensywnej terapii. Więc konieczne jest przekazywanie wiedzy, doświadczenia, które się nabywa latami doświadczenia w normalnych warunkach w ciągu kilku tygodni. Po drugie, w tym kraju borykamy się z brakami leków, które w Europie są podstawowe w przypadku leczenia pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, więc trzeba znaleźć sposoby, aby osobom tak samo chorym pomóc przy wykorzystaniu leków, które w tym kraju są dostępne, a niestety ta liczba jest bardzo ograniczona. Sprzęt jest najwyższej światowej półki, ale tego sprzętu jest mało. Mamy nadzieję, że liczba osób wymagających wentylacji mechanicznej nie będzie tak duża, że wyjdzie poza liczbę 10 respiratorów, które tutaj są. A pamiętajmy, że jest to najlepiej wyposażony ośrodek leczenia COVID-19 w 100-milionowej Etiopii.